Cześć, witaj bardzo serdecznie w kolejnym podcaście na stronie klubu sportowego LKS Lesznianka. Poprzedni materiał wideo obejrzało, wysłuchało na kanale YouTube ponad 200 osób, na Facebooku również podobna liczba. Historia o przygodach Bjorna Borga i Johna McEnroe była dla Was wciągająca. Dziękujemy bardzo. Dajemy sobie również prawo do zaprezentowania Wam kolejnego tematu. Dajcie nam znać, czy Wam się to podoba. Taki przekaz. Wszyscy chcą wygrywać, ale nikt nie lubi przegrywać. Bez porażki jednak się nie obejdzie. Dziwną mamy postawę. Wyobraźmy sobie Himalaistę. Gdy był podnóża góry, wsadzić go w śmigłowiec, zapakować i zabrać go na sam szczyt, to niechybnie stanie się człowiekowi krzywda. Dlaczego? Ponieważ nie jest przygotowany na zupełnie inne warunki życia. A jak może je sobie sprawdzić? Wędrując powoli od samego dołu i przyzwyczajając się do tego, co jest mu po drodze spotkać. W starożytnej Grecji według legend i zapisów w pewnych książkach powstały Igrzyska Olimpijskie. Od nazwy góry Olimp, Góra Bogu? Dla najlepszych czekały wieńce laurowe kładzione na głowę. Dziś ze zwycięstwami związane są inne nagrody, inne zaszczyty. Takie mamy czasy, najzwyczajniej w świecie. Aby dojść na szczyt, trzeba najpierw wyruszyć w drogę. Wiemy o tym wszyscy? Mamy tę drogę wbrew pozorom bardzo podobną. Kiedy jesteśmy dziećmi, wychowują nas rodzice, przygotowują do życia, dają ciepło, dają nagrody, motywują. Później idziemy do szkoły i tutaj kończy się niebo i kończy się wszystko. Co dobre, taki mały żarcik. W tak zwanym wyścigu szczurów, pojęcie znane ludziom dorosłym, walczymy o to, aby mieć lepszą ocenę od kolegi, koleżanki. No cóż, dzieci, młodzież też przez to przechodzi. Pytanie, czy właśnie o to chodzi? Nie zastanawiamy się, bo taka jest gra. Nie zmusza ona do myślenia, tylko do grania i wchodzimy w to bezwiednie. Chcemy być wyjątkowi. Nie od dziś to wiadomo, mimo wszystko. Chcemy być kimś, znaczyć coś wielkiego. Życie jest puste, kiedy nic się w nim nie dzieje. Chcemy ten cukierek od rodziców mieć całe życie i to bardzo długo, bo jest słodki ten cukierek. Chcemy wygrywać, chcemy i bardzo źle reagujemy na wszelkie niepowodzenia. Zapisując dziecko do klubu sportowego, otwieramy mu nową grę, w którą może zagrać. Ale co robić, jeśli nic nie potrafi albo niewiele, ale podświadomie jakiś wewnętrzny głos popycha go do wygrywania, nie rozumiejąc tego, że nawet nie wie jak? A nasz młody człowiek, przegrywając później raz za razem, nie rozumie, co się dzieje. Wie jednak jedno. Źle się z tym czuje i bardzo go to boli. Nie wie, dlaczego to się dzieje, ale odczuwa duży dyskomfort. Ludzie, którzy zdobywają szczyty, osiągają sukces tylko z jednego powodu. Oni po prostu szli cały czas przed siebie, nieważne w jakim tempie. Cały czas do przodu, uczyli się wszystkiego po drodze. A na mecie, na górze, byli już zupełnie innym człowiekiem. Motywacja rodzica do wysyłania dziecka na treningi może być różna. Czasami zdarza się, że to on chce zmusić swoją pociechę do wygrywania. To najgorsza z opcji, która odbije się czkawką wszystkim wiele lat później. Kiedy dajemy sobie szansę i czas, i miejsce na to, aby moje dziecko nauczyło się czegoś ważnego, uczymy go samodzielności w dążeniu do celu i samodzielności w życiu. Wtedy, po wielu godzinach treningów, meczów, rozmów z trenerem, przestaje nasza pociecha bać się wszystkiego, bo wie, że taka gra jest warta wkładanego w nią wysiłku, że tak po prostu trzeba. I angażuje się nie dlatego, że tak wypada, bo trzeba coś robić, ale z własnej woli, bo widzi w tym sens. Teraz, gdy lektor tego nagrania wspomina swoją historię, jedną z wielu, to ma przed sobą taki obraz młodych chłopców. To była na Błoniach, wiele lat po studiach. Na trawiastej polanie grupa dzieci kopiących piłkę. Ich naturalna motywacja do osiągnięć była widoczna od razu. Chcieli zdobywać gole. To oczywiste. Chcieć wygrywać. Robić coś, osiągać. Mężczyzna z natury jest nastawiony na zdobywanie.
Dlatego będąc opiekunem, trenerem, rodzicem, warto mu w tym nie przeszkadzać, dawać zadania dla pewnego rodzaju nagrody. Oni porażkę przełykają trochę inaczej. Ale czym dla nich może ona być? Brakiem goli? Przeważnie chcą się odegrać i to też jest dobre, bo nie płaczą nad sobą. To wspaniałe czucie, kiedy wiesz, że ktoś wymyślił sport. Pozwala on na to, by zbudować nam człowieka odpornego na niepowodzenia, lęk, stratę. Tenis stołowy jest sportem z gruntu indywidualnym, ale tak naprawdę wszystkie są drużynowe. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ nieśmiałe dziecko, młodego człowieka możemy nauczyć życia towarzyskiego, aby swobodnie mogło poznawać innych ludzi i nie bało się życia, kiedy będzie dorosłe. A co jeśli podchodzisz do gry, do meczu bez wiary w zwycięstwo? Czy masz szansę na wygraną, czy przegrałeś już przed rywalizacją? Czym jest więc porażka w takim przypadku? No cóż, brakiem zaufania do siebie? Możemy dojść do wniosku, że mój przeciwnik nie jest moim wrogiem, jest moim przyjacielem i za każdym razem pokazuje mi to, nad czym mogę jeszcze popracować. Staje się moim trenerem, o dziwo, ale jaja, chciałoby się powiedzieć. Czy w takim razie warto dawać sobie prawo do porażki? Prawo do porażki jest regułą, której nie da się pominąć w nie sposób. Bez zrozumienia tej lekcji nie można osiągać czegokolwiek. Wyniki osiągane będą tylko w stopniu minimalnym. Pytanie tylko, czy w sporcie zależy nam na medalach? A może na czymś zupełnie innym? Jakie nastawienie decyduje o tym, czy młody człowiek poradzi sobie sam ze sobą, czy nie? Nastawienie na wyniki, czy na rozwój? O tym już w następnym nagraniu. Zapraszamy. Tak poza tym dajcie kciuka w górę, udostępnijcie materiał swoim znajomym lub też skomentujcie i napiszcie coś od siebie. Może o własnych doświadczeniach i przeżyciach. Pozdrawiamy serdeczności dla wszystkich, którzy słuchają tego materiału. Cześć!